się piłkę, a później... Strzela bramki, wygrywa. Wygrywa. Sezon zaczynamy w marcu i kończymy w czerwcu. Jak każdy taki sport biegowy. A kontaktowy? Kontaktowy. Ale kontakt jest ograniczony, aczkolwiek i jest. Najczęściej, tak. No wiadomo, piłka jest trochę ciężka, więc jak dostanie się gdzieś tam w jakąś część ciała, to... Lekko obita twarz. Tak. No ale najczęściej to są takie kontuzje jakieś właśnie kolanowe, takie stricte odbiegania. W zimie trenujemy na siłowni, przygotowujemy się fizycznie, dbamy o naszą formę, nie zastajemy się. I też tak technicznie teraz na siłowni i też poza, staramy się technicznie, biegowo uczyć, żeby gdzieś tam fajniej pracować na boisku. My jesteśmy wicemistrzyniami Polski aktualnie. Oczywiście teraz chcemy to zmienić. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Trzy lata temu miałyśmy szansę grać na Mistrzostwach Europy U20 w Katowicach. Tak. Warzywa, dużo wody i uzupełnienie białka po treningu. 5 lat. Mecz trwa godzinę, to jest godzina samego grania, no plus do tego dochodzą przerwy, no tak. I dzieli się na 4 kwarty, tak. Plus przerwy. No, naszym najważniejszym chyba takim głównym celem jest tak zdobycie Mistrzostwa Polski, chcemy o niego walczyć i je zdobyć. Tak. Odzyskać? Odzyskać, myśl, no tak. No, wszystko dziękuję. Dziękujemy.